Cześć, witam się z Wami zupełnie bez makijażu, dlatego że jak już wiecie, będziemy robić test tego podkładu z Essence. Producent podaje, że to jest takie dwa w jednym, czyli jakby podkład i korektor. I wedle tego, co nam podaje producent, zadaniem tego podkładu jest wysokie krycie bez efektu maski, długie utrzymywanie się, oprócz tego jeszcze matowienie. Na opakowaniu mamy również informację, że najlepiej nakładać ten podkład za pomocą gąbeczki do makijażu. Ja zrobię tak, że połowę twarzy pokryję tym podkładem używając właśnie gąbeczki, tak jak zaleca producent, a drugą połowę nałożę pędzlem, dlatego że ja zazwyczaj nakładam podkłady pędzlem, tak po prostu lubię, jest mi wygodniej i zakładam, że wśród Was też są takie osoby, które nakładają podkłady pędzlami, więc zobaczymy po prostu, w jaki sposób się lepiej sprawdzi. Ok, zabieramy się do pracy. I jeszcze nie powiedziałam Wam takiej rzeczy. Podkład ma pojemność, ile tutaj? 30 ml, czyli taką standardową i jest dostępny albo gdzieś na stoiskach z Essence, na przykład ja kupiłam w drogerii Natura, ewentualnie na stronach internetowych. Ostatnio widziałam, że jest w Kokolicie. No więc musicie po prostu popatrzeć, jeśli się oczywiście za nim rozglądacie. Dobra, nakładamy. Najpierw trochę na rękę. Wygląda tak, jest taki dosyć jaśniutki, jak kość słoniowa ten odcień. No i taki gęstawy, tak jak widzicie, nie spływa. Dobra, zaczynam od gąbki. Trochę sobie ją tutaj zwilżę. Umoczę w podkładzie i jedziemy. Ła. No krycie to on rzeczywiście ma. Zapach ma jakiś taki nijaki. Gąbką rozprowadza się naprawdę ładnie. Zresztą, zobaczcie, tutaj tą część mojej twarzy i tą. Ładnie się łączy, tak stapia ze skórą, zobaczcie. Ciekawa jestem, jak on się u mnie spisze z tym matowieniem. Będzie miał ciężkie zadanie. Dobra, powiedzmy, że pierwsza strona nałożona. Muszę jeszcze sobie tutaj wylać troszeczkę na rękę. No i tym razem użyję pędzla. To jest Sephora 45, taki grubasek. No i jedziemy pędzlem. No słuchajcie, mi to jest o niebo wygodniej nakładać podkład pędzlem. Po prostu jakby ja nie lubię się tak, wiecie, tak stemplować tą gąbką. Jakoś mi się to tak dłuży, nie wiem czemu. No i teraz tak. Nakładanie gąbką, a nakładanie pędzlem. Jeśli chodzi o jakość rozprowadzania się, różnicy nie widzę. Jest dokładnie to samo. Tak samo równomiernie się rozprowadza, bardzo ładnie, tak gładko. Natomiast w tym momencie jest to kwestia wygody, przynajmniej w mojej opinii, bo ja lubię pędzle, więc mnie się pędzlem wygodniej rozprowadza. Na pewno gąbką go nakładać nie będę. Jeszcze wieczorem zobaczymy, jak z utrzymywaniem się, bo być może skoro producent zaleca, żeby jednak nakładać gąbką, to może po prostu ta, wiecie, gąbkowa część, czyli moja prawa, będzie jakoś się lepiej utrzymywała. Może nie będę się tak świeciła z prawej strony, zobaczymy. Bardzo ładnie, równomiernie się rozprowadził, tak jak widzicie, bez względu na to, czy gąbką, czy pędzlem. Jeśli chodzi o zapach, to jak dla mnie jakiś taki jest niewyczuwalny, raczej nieokreślony. Jeśli nie lubicie zapachów w kosmetykach, to nic Wam tu na pewno nie będzie przeszkadzało. Kolor ten najjaśniejszy, przynajmniej do mojej karnacji, myślę, że do większości naszych jasnych będzie jak najbardziej dopasowany. Jeśli chodzi o uczucie, jakie ten podkład daje na twarzy, to jest to bardzo przyjemne takie, powiedziałabym, coś jakby takie lekko nawilżające. O, nie ściąga w każdym razie. I rzeczywiście, słuchajcie, mimo tego takiego dość mocnego krycia, no ja nałożyłam jedną warstwę, to nie robi maski i to mi się w nim podoba, bo jakby ja nie lubię takiego, wiecie, efektu, takiego full krycia z taką mocną maską, bo jakby to w ogóle dla mnie zmienia twarz człowieka, po prostu mi się to nie podoba. Więc jak na razie ja jestem na tak. Wykończę makijaż i zaraz Wam się jeszcze pokażę, żebyście zobaczyli po prostu, jak wygląda ten podkład zaraz po nałożeniu makijażu. Ok, jestem po zrobieniu makijażu. Słuchajcie, wszystko rozprowadziło się pięknie. Przyznam Wam się, że ja się troszkę obawiałam tego podkładu, dlatego że no skoro on ma mieć takie intensywne krycie, to tak jak wspominałam, ja się boję takiego efektu maski, po prostu nie lubię czegoś takiego bardzo. Natomiast tak jak widzicie, nie robi zupełnie efektu maski, bardzo ładnie się rozprowadził,
przykrył naprawdę ładnie naczynka. Jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja mam problem z naczynkami i zawsze jakby to jest podstawową jakby kwestią do przykrycia za pomocą podkładu. I jakby ten podkład wszystkie takie zaczerwienienia mi przykrył, a akurat dzisiaj miał trudną rzecz do wykonania, bo dzisiaj miałam bardzo zaczerwienioną buzię, znaczy miałam, mam, tylko tego nie widać. Więc bardzo ładnie to zrobił, ale nie obciążył skóry. Poza tym nie powchodził, wiecie, w żadne pory, w żadne zmarszczki, niczego takiego nie podkreślił. No jak najbardziej na razie jestem na tak. Zobaczymy się wieczorem, no i ocenimy, jak przez cały dzień ten makijaż przetrwa i jak zachowa się ten podkład. Do zobaczenia. No hej, witajcie w podsumowaniu. Makijaż mam na twarzy ponad 9 godzin. No i jak to się przedstawia, już patrzymy. No zobaczcie. Moim zdaniem podkład generalnie się spisał i chyba mi się bardzo podoba, bo po pierwsze zakrył wszystko ładnie i to krycie jakby się utrzymuje. Zobaczcie, nigdzie mi żadnych naczynek nie widać, nawet nie widać mi czerwonego nosa. To raz. Dwa. Tak bardzo się nie świecę z tego, no przynajmniej w lusterku tak to widać, nie wiem jak będzie na filmie, ale tak, świecę się tutaj, tak jakby nad brwiami, broda mi się bardzo świeci, no i tutaj troszeczkę, czoło nawet tak bardzo nie, tutaj to jest rozświetlacz, więc to się nie liczy, czyli jakiś tam mat ten podkład też utrzymuje. Dalej, mimo tego, że krycie ma takie dosyć, nie robi maski, ale o tym już mówiłam i co ważne, jakby nie ściąga tak twarzy, wiecie o co chodzi. Nieraz takie mocno kryjące podkłady sprawiają takie uczucie dyskomfortu na twarzy, a ten czegoś takiego nie robi. Raczej buzia jest taka nawilżona, nie wiem, może nie wiem czy nawilżona, ale na pewno bardzo przyjemnie się ten podkład nosi. Co jeszcze? No wszystkie kosmetyki, tak jak widzicie, utrzymał. No w zasadzie jakby nie widzę słabych stron, więc nie będę tutaj na siłę teraz wymyślać. I jeszcze jedna rzecz, nawet po takim dość długim noszeniu makijażu, jakby nie podkreśla porów, tylko no twarz jest taka w miarę wygładzona. Także słuchajcie, podsumowując to wszystko, no to w zasadzie mogę podkład polecić. Bardzo mi się podoba. Przypomnę może jeszcze to, że ja się go trochę obawiałam, bo ja nie lubię takich mocno kryjących podkładów, ale ten jest naprawdę okej, w takim sensie, że rzeczywiście kryje. Natomiast ani nie obciąża skóry, nie robi maski, także nie wyglądamy sztucznie, tylko skóra wygląda dość naturalnie. No i chyba to by było na tyle w naszym teście. Myślę, że podkład mogę z czystym sercem polecić, bo on naprawdę się spisał. W zasadzie, tak jak mówię, no nie widzę za bardzo słabych stron. Także Essence się popisało i dało nam naprawdę fajny kosmetyk. Ok, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!